Cześć, witajcie na moim kanale. Dziś porozmawiamy o tym, jak zadbać o nasze truskawki po zbiorach, aby były one zdrowe i obficie owocowały w kolejnym sezonie. Wykonanie kilku prostych zabiegów pielęgnacyjnych w odpowiednim czasie pomoże nam osiągnąć ten cel. Zaczynamy. Przycinanie liści. Najlepiej zrobić to zaraz po zakończeniu zbiorów czyli w drugiej połowie lipca. Przycinamy stare liście, zostawiając zdrowe, młode. To pomoże roślinom zregenerować się i zmniejszy ryzyko chorób. Nawożenie. Po przycięciu liści, czyli pod koniec lipca lub na początku sierpnia. Stosujemy nawozy bogate w potas oraz fosfor. Możemy użyć także kompostu. Nawozy te pomogą roślinom wzmocnić korzenie. I przygotować się na kolejny sezon. Odchwaszczanie. Regularnie, przez cały okres po zbiorach. Usuwamy chwasty ręcznie lub za pomocą narzędzi ogrodniczych, aby nasze truskawki nie musiały konkurować o wodę i składniki odżywcze. Podlewanie. Regularnie, szczególnie w okresach suszy. Dbamy o to, aby gleba była równomiernie wilgotna, ale nie przesiąknięta wodą. Truskawki lubią umiarkowaną wilgotność. Ochrona przed chorobami i szkodnikami. Cały czas po zbiorach, szczególnie w sierpniu oraz wrześniu. Regularnie sprawdzamy rośliny pod kątem objawów chorób i szkodników. W razie potrzeby stosujemy środki ochrony roślin, najlepiej te naturalne. Ściółkowanie. Po przecięciu liści i nawożeniu Czyli w sierpniu. Ściuujemy truskawki słomą, korą drzewną lub kompostem. Ściułkowanie pomaga zachować wilgoć w glebie i redukuje wzrost chwastów. Usuwanie starych owocników. Od razu po zbiorach w lipcu. Usuwamy resztki owoców, które pozostały na roślinach, aby zapobiec rozwojowi chorób i przyciąganiu szkodników. Dzięki tym prostym zabiegom nasze truskawki będą zdrowe i gotowe do obfitego owocowania w przyszłym sezonie. Ja dziękuję Wam za uwagę i do następnego odcinka. Cześć!